Szanowni kibice, dużo ostatnio w naszych social mediach, w naszych kanałach widać Górnika, widać piłkarzy, widać pierwszą drużynę, która przygotowuje się do obozu w Turcji. Ale nie zapominajmy o tym, że Górnik Zabrze to znacznie, znacznie większa rodzina i przecież gdyby nie zaplecze, nie byłoby tej forpoczty, tego frontu, czyli pierwszej drużyny. Jest z nami Piotr Gierczak, trener drugiej drużyny Górnika. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich miło. Porozmawiamy chwilkę z trenerem właśnie o drugiej drużynie, podsumujemy nieco rundę jesienną, przygotowania, także to, jakie plany ma sztab szkoleniowy drugiej drużyny na rundę wiosenną. Właśnie, trenerze, gdybyśmy mogli zacząć od jesieni. Krótkie podsumowanie tego, co działo się na zapleczu pierwszej drużyny, w drugiej drużynie, w trzeciej lidze. Jak wyglądały mecze? Być może jest taki mecz, który chcemy bardzo zapamiętać, a być może też jest taki, który my chcemy bardzo zapomnieć. Ogólne podsumowanie tej rundy jesiennej, gdyby dla naszych kibiców trener podsumował. Ogólnie z przebiegu całej rundy powiem, że jesteśmy zadowoleni. Pewnie mogło to wyglądać troszkę lepiej, mogliśmy troszkę więcej punktów uzbierać przy troszkę więcej szczęścia, jakby było. Ale nie narzekamy, jest okej. Co do meczów, no większość meczów rozegraliśmy dobrze, wiadomo, no, nie wszystkie były wygrane, ale większość meczów naprawdę trzeba pochwalić chłopców, że grali z dużym zaangażowaniem i bardzo, bardzo fajnie, bardzo pozytywnie to wychodziło. Co do meczów jednych z lepszych meczów, które rozegraliśmy i zagraliśmy naprawdę dobry mecz, był mecz z Goczałkowicami, o czym pomimo tego, że przegrany, ale na pewno był to bardzo dobry mecz z bardzo trudnym przeciwnikiem i z tego meczu na pewno byliśmy bardzo zadowoleni. A mecz na pewno taki do zapomnienia to jest mecz na Karinie Gubin, gdzie przegraliśmy dość wysoko, nawet tu nie chodzi o wynik, chodzi o samą grę, że zagraliśmy słabo, bardzo słabo, że tak powiem. I to też potwierdza, że z drużyną, w której po boisku biega Łukasz Piszczek, była bardzo wyrównana walka, a gdzieś na wyjazd, który się spodziewaliśmy, że pójdzie łatwo, poszło wręcz w drugą stronę. No niestety, niekiedy tak bywa. Lepiej się gra z lepszymi przeciwnikami niż teoretycznie z tymi słabszymi. Jak się okazało, nie był to taki słaby przeciwnik. Piłka zmienną jest, trenerze, ale widać, że to zaplecze funkcjonuje dobrze. No przecież widzimy w pierwszej drużynie piłkarzy, którzy weszli do składu, stając się podstawowymi niemal zawodnikami, a już na pewno świetnymi zmiennikami. No jeszcze nie tak dawno temu widzieliśmy, czy to Kubę Szymańskiego, czy Adriana Dziedzica, czy Darka Stalmacha, czy jeszcze ciut wcześniej Krzyśka Kubice, którzy biegali po boiskach trzeciej ligi w drugiej drużynie, trenowali pod czujnym okiem waszego sztabu, no a dzisiaj stanowią, no można już powiedzieć, poniekąd o sile pierwszego zespołu, czyli to szkolenie, to wprowadzanie do drużyny przebiega dobrze. No cieszymy się z tego bardzo, że idzie to w tym kierunku, że chłopcy z drugiego zespołu trafiają do pierwszego i tak jak wspomniałeś, grają w pierwszym składzie i grają solidnie. No chcemy to dalej, żeby tak to wyglądało, żeby tak to było. No, my zrobimy wszystko z trenerami w drugim zespole, żeby ci chłopcy podnosili swoje umiejętności i żeby trafiali do jedynki, bo to jest gdzieś naszym głównym celem, żeby tam ich szkolić, żeby oni trafiali tutaj. Właśnie kibice często nie widzą tego, jak bardzo drużyna pierwsza poniekąd uzależniona jest od drugiej drużyny, ale też jak przenikają się te dwa zespoły, bo to nie tylko gracze, których już możemy widzieć na ekstraklasowych boiskach podczas meczy, ale przecież z jedynką też na wymianę z dwójką trenuje kilku zawodników, czy to Arsen Hrosu, czy to Wingralek i jeszcze kilku innych. Ja mam do trenera takie może trochę podchwytliwe pytanie, czy jest taki zawodnik, który zdziwił pozytywnie oczywiście trenera, że taki szybki rozwój nastąpił, który do jedynki wstąpił albo może wstąpić w najbliższym czasie? Powiem tak, jest kilku fajnych chłopców w drugim zespole. Teraz też, mam nadzieję, dojdzie do nas kilku ciekawych młodych zawodników. I w przyszłości, mam nadzieję, może za pół roku, może za rok trafią do... Nie chciałbym tutaj nazwisk wymieniać, bo nie chcę wyjść przez szereg, ale myślę, że ktoś na pewno się trafi znowu. Teraz okres zimowy. Wiadomo, że przygotowania drugiej drużyny wyglądają nieco inaczej niż pierwszej. No chociażby z uwagi na zagraniczny obóz. Gdyby trener parę słów powiedział o tym, jak wygląda ten cykl przygotowań do wiosennej rundy. Zaczynamy teraz od poniedziałku, startujemy od 17.
Trenujemy praktycznie przez miesiąc na swoich obiektach tutaj. Później wyjeżdżamy na obóz do Wałbrzycha. Bardzo fajne warunki. Byliśmy już tam dwa razy. Teraz jedziemy, wybieramy się trzeci raz. Także no, powiem szczerze, no, nie mamy co narzekać, bo warunki i tutaj mamy fajne, i w Wałbrzychu mamy bardzo dobre. Sparing partnerów mamy chyba 8 czy 9 sparing partnerów mamy, także też mamy ciekawych tych sparing partnerów. Także no, ciężka praca, popracujemy, pogramy i mam nadzieję, że będziemy, że się dobrze przygotujemy do rundy rewanżowej. Jaki jest cel na rundę rewanżową? Taki realny, gdzie trener chciałby uplasować drugi zespół? Nam w głównej mierze chodzi o rozwój tych zawodników. My nie patrzymy, czy pewnie fajnie by było grać jak najwyżej, grać o coś, ale tak jak wspomniałem, no, my chcemy ich szkolić, chcemy dobrze wyszkolić tych zawodników, żeby oni nie mieli później problemów z graniem w ekstraklasie, czy chociaż w pierwszej, czy w drugiej lidze. Wiadomo, nie każdy trafi do ekstraklasy, ale jak trafią wyżej niż trzecia liga, to my będziemy z tego bardzo zadowoleni. Trenerze, jeszcze ostatnia kwestia. Poruszył trener sprawę Krzysia Kiklajsza. Ja oczywiście nie chciałbym nikogo wyróżniać spośród całej drużyny, bo tak jak trener powiedział, cała drużyna pracuje i szkoli się na to, aby osiągać sukcesy. Ale chciałem zostawić takie dwie postaci, czyli właśnie Krzysiu Kiklajsz i Darek Stalmach. Krzysiek, który no, strzelał bramek bardzo wiele, ale gdzieś tam te kontuzje, prawda, zaważyły, odszedł do Koczołkowic. Drugi to Darek Stalmach, który no, niczym błyskawica, strzał, bardzo szybko awansował. To chyba taki trochę obraz właśnie zróżnicowania tego zaplecza, że można w dwojaki sposób może to wszystko się potoczyć. No tak, no powiem tak, no Darek akurat dużo u nas nie grał w drugim zespole, on przeważnie grał w drużynie CLJ-ki w tych juniorach. No, Krzysiu grał u nas, no, trenował z pierwszym zespołem cały okres przygotowawczy, przetrenował. Później wrócił do drugiego zespołu, no tak jak mówisz, no ja myślę, że jakby nie te kontuzje Krzyśka, to poszłoby całkowicie w inną stronę i nie byłby tu, gdzie jest, tylko żeby był gdzie indziej. Czego zatem życzyć na wiosnę? Dobrej gry, rozwoju tych chłopców, bo to jest dla nas najważniejsze. Ja pozwolę sobie dodać jeszcze od siebie jedną rzecz. Gramy w różnych miejscach, ale domowe mecze rozgrywamy na obiekcie Sparty. Tam w Mikulczycach naprawdę trybuny może nie są tak piękne jak na arenie głównej w Zabrzu, ale jest tych miejsc troszkę. I chcieliśmy też do Państwa zaapelować, żeby w wolnych chwilach, wolne weekendy, popołudniami może wpaść na mecz drugiej drużyny, dopingować Górnika, bo to przecież bezpośrednie zaplecze naszej pierwszej drużyny, a na Sparcie ta atmosfera też potrafi być bardzo fajna, a mecze naprawdę ciekawe. Tak, i muszę pochwalić kibiców, bo naprawdę w tym roku naprawdę przychodziło i pomimo tego, że sytuacja jaka jest na świecie, przychodziło dość dużo tych kibiców i byliśmy miło zaskoczeni, że tak powiem, że tylu kibiców przychodzi na mecze trzeciej ligi, drugiej drużyny Górnika. Nie patrzmy na to, że jest to trzecia liga, patrzmy na to, że jest to nasz Górnik, patrzmy na to, że to jest nadzieja pierwszej drużyny. Z Państwem, ze mną był trener Piotr Gierczak. Dzięki serdeczne, trenerze. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękuję bardzo.